31 stycznia przypada 150. rocznica urodzin generała brygady Mariusza Zaruskiego. Urodził się w 1867 roku w Dumanowie na Podolu. Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, był poetą, prozaikiem, malarzem, fotografem, podróżnikiem, paternikiem i żeglarzem. Prawdziwy człowiek renesansu, można powiedzieć. Kochał góry i morze, co przekładało się na jego działalność publiczną. Był twórcą Taczeńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Dzięki wychowaniu patriotycznemu, które wyniósł z rodzinnego domu, przez całe życie służył Polsce. W młodości odbył wiele rejsów dalekomorskich. Za swoją działalność niepodległościową został zesłany w 1894 roku przez władze carskie do Archangielska. Po powrocie do Polski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie przeniósł się do Zakopanego, by tam w 1909 roku założyć Taczeńskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wraz z wybuchem Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej, został legionistą. Po odzyskaniu niepodległości służył w Wojsku Polskim jako dowódca 11 Pułku Ułanów. Był również adiutantem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Na emeryturę przeszedł jeszcze przed przewrotem majowym. Będąc generałem w stanie spoczynku, Zaruski postanowił poświęcić się żeglarstwu i był prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Został aresztowany w 1939 roku przez NKWD we Lwowie, a następnie osadzony w więzieniu w Chersoniu, gdzie w 1941 roku zmarł na chorobę zwaną cholerą. Jego patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, praca na rzecz dobra wspólnego oraz działalność wychowawcza są postawami godnymi do naśladowania. Dlatego też upamiętnienie 150. rocznicy urodzin generała Mariusza Zaruskiego jest formą podziękowania polskiego parlamentu dla tego wybitnego Polaka. Dziękuję.